Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i tak, dziś widzimy się po raz kolejny w grze Elden Ring i tja. Ostatnio mieliśmy ciekawe przygody z miraniem w Liurni, lamieniem w innych miejscach. Zdobyliśmy kolejną nową zbrojkę, której zapomniałem sprawdzić, czy ten można płaszcz usunąć. Więc tak też zrobimy od razu. Zmień ubiór i czy da radę? A da radę, chyba z każdej w sumie można usunąć płaszcz. Kosztuje to niewiele, więc od razu usuniemy płaszczyk i czy wygląda to źle? Nie, nadal wygląda dobrze, więc tak. Idziemy dziś znowu do różnych takich spraw tutaj, zająć się tym wszystkim i tak dalej. I widzę, że znowu mi lampa zgasła. I tak, na sam wstęp chciałbym się nauczyć czegoś takiego, chociaż i mieczach prostych oraz mieczach kolnych. Okej, czyli kolny musi chyba znaczyć dokłócić, okej. I to też właśnie, to są takie dwie rzeczy, które chciałem kupić. Po prostu tak stwierdziłem, że to może być sensowne, jeszcze to całe ogniste warto byłoby zobaczyć i... Czy jest coś jeszcze tutaj do zrobienia? Chyba nie. Jedne co to... A, ryja znikła. Właśnie chciałem sprawdzić, czy gdzieś jej nie ma, ale tutaj nagle mamy jakiegoś... dziwnego wąsza. What is your business here? I'm afraid this is not a guest room. What's that peculiar look upon your face? Goodness, am I still a serpent? Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual, despite this appearance. Brave Tarnished, this... Zobaczcie, co ma dziury w teksturach. My real name is Zarius. Please forgive the deception. Do understand. This duplicity is my own doing. Lady Tanith speaks no falsehoods. And the volcano manor is just as it seems. Tak, widzicie dziury w teksturach są. I am told I was born by the grace of a glorious king. That my mother cherishes this form I inhabit. I am proud of what I am. But people are cruel. If they saw my true form, they wouldn't speak to me. And so I assume a guise when seeking new recruits. But you are not like the rest. My serpentine form and the name Zarius were secrets known only to Lady Tanith and I. Now I share the secrets with you as well. Please keep them safe from anyone else. My serpentine were secrets. Now I share the secrets. Please keep them. Okej, dobra, powiem wam szczerze, to jest... No najmniej dziwne, ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim. Właśnie stwierdziłem, że tak, trzeba jeszcze posprawdzać, czy coś się gdzieś nie pozmieniało, pogadać i... Przez przypadek znaleźliśmy węża. Ale dobra, a te drzwi można w końcu otworzyć? Nope. Kolejne tajemnicze drzwi. A czy da się jeszcze z nim o czymś pogadać, czy nie? O, dobra, czyli można z nim pogadać, okej. The girl, Raya, with her true face. Well, if she confided in you the name Zarius, then perhaps it is not my place to speak. But as her adoptive mother, I ask of you, please be kind to her. Look after young Zarius. Her true visage belies the purity of her heart. Honestly. I hardly deserve the sweet child. Please, her true... Okej, dobra. Mniejsza, mniejsza. Ale tak, i jest w sumie jeszcze jedna rzecz. Tym razem to nie jest tajemnica, powiedzmy, jakaś wielka. Że jest to właśnie jedna postać, z którą powinniśmy pogadać, jako że byliśmy ostatnio w tej akademii i znaleźliśmy, z tego co się dowiedziałem, tą żelazną dziewicę.
bo to ponad są te dziwne stwory na kółkach, te mechaniczne. Są też żelazne dziewice, więc powinniśmy z tym dziadem pogadać. Wiecie, w takiej formie na zasadzie, hej dziadzie, no to chciał mi zabić i tyle. Hello. What impeccable timing. This is for you. List do łaty, okej. Okay. You're new here at the manor, but if you complete the request, you can improve your standing. Relax. We're old friends. Time's come to pass the torch, right? Go on, break a leg then. Okej. Dobra. Dobra. Czyli chyba wygląda na to, że spotkanie z tym czymś dało nam dostęp do kolejnego listu. List do łaty. Pisemna prośba z wulkanicznego dworu zaadresowana do łaty, czyli poczesa. Zdradzająca imię poszukiwanego zmotowieńca. Wielki tragot rogaty. Można go znaleźć na urwisku usianym ruinami. Dokładnie położenie wskazuje czerwony znak. Okej, to ciekawe, czyli łata jest bezpośrednio związana z tym wszystkimi. Zaznaczenie tej całej dziewicy żelaznej nagradzona z listem. No dobra, a urwisko usianym ruinami to było... Co ciekawe tutaj. Dobra, to możemy szybko pójść, zająć się tym wszystkim, zawalczyć i no... Ale powiem szczerze, spodziewałem się jakiegoś, nie wiem, czegoś w stylu bardziej... Oj, wybacz, nie wiedziałem, że to cię zabije, wybacz mi, albo dobra, to był żarcik, a tutaj tylko jakiś list. Dobra, nie będę jednak kwestionował tego, narzekał, zawsze jakieś tutaj coś. I... dobra. Co my tu mamy swoją drogą? Nie podoba mi się to. Jest to gościu, który ma wielki młot. Kurczę. Ktoś, kto jest równie groźny jak ja. Albo nawet i groźniejszy ode mnie. Okej, to jest ciekawe. Ten jego skok na zada. I widać, że też mam właśnie... swoją drogą, co on ma za... zbrojkę? Albo mniejsza, ale mam właśnie do czynienia już znowu z jakimś takim w miarę ogarniętym wrogiem, który umie unikać się przynajmniej czarnego ognia, więc zostały nam tylko i wyłącznie błyskawice, jeśli chcemy na odległość walczyć. Dobra, nie będzie to łatwe, ale musimy próbować. To się dobrze nie skończy. To szczęście to jest nadal zwykła kusza, a nie taka, powiedzmy, kusza pewna, która istniała w chyba wszystkich Dark Soulsach, która była trójstrzałowcem. I wyobrażacie sobie tego gościa z właśnie Avelynem, czy jakoś tak? Ja, to by było prawdziwe wyzwanie. Bo tak tutaj teraz to... Dzięki temu, że korzystam też z magii, to w sumie nie było wyzwaniem. Już tamten poprzedni goście był trudniejszy. Ale jej, pokonane. Kolejny łuk runiczny, kolejny remedium. I tak, nawet jeśli nie chcę z nimi współpracować tak do końca, tutaj, wiecie, z tym tutaj dworem, jestem tu bardziej dla zadań, to hełm kozobyka. Zbroja kozobyka, rękawice kozobyka, nagolniki kozobyka. Okej. Zbroja łuskowa, to był opis. Okej. Oj. My naprawdę jesteśmy tutaj tym złym, że na nich powodujemy. Ragot jest słynnym rycerzem wsparcia. Niezliczeni zmatowieńcy zmagający się z przeciwnościami losu na ziemiach pomiędzy przetrwali tylko dzięki pomocy wielkiego rogatego. Wiem, czy tutaj nie było przypadkiem może jego znaku? Oj kurczę. Smutne to. Jeśli był, to naprawdę smutne, że teraz taki los go spotkał. Ale tak, zdecydowałem się, że ten jeden wątek, nawet jeśli będzie sprzeczny, chcę zrobić, żeby wam pokazać, bo i tak dużo rzeczy będę pewnie pomijał, jak są sprzeczne z tym wszystkim, co chcę zrobić. Więc no, chociaż to jestem tutaj w stanie zrobić.
Nawet jeśli, jak mówiłem, jest to sprzeczne z tym, co chcę zrobić osobiście. Kładłatu, składłaty, dobra, prośba spełniona. I'll give Tanith the news. Have some rest, by all means. Cheers for that. Nie wiem, pogadajmy z nim jeszcze raz. Przyjmijmy z nią. Dobra. Wygląda na to, że nic tutaj nie ma za bardzo. Zobaczmy, czy taki piękny resecik coś zmieni. Jako, że pozbyliśmy się czegoś dla łaty. Może będziemy mieli coś więcej do powiedzenia. Z moją nagrodą? A, okej. Okej. The reward for hunting Tragoth. All yours. Czyli dobrze, myślałem, że trzeba będzie to począć. Magmowy bić w kształcie świecznika? Co? Dobra, dzięki łatwo. Za coś takiego to nawet może kupię gałąź. Nie szkoda mi tych 5000. Dobra, ale magmowy bić w kształcie świecznika, czy to jest to, o czym ja myślę? Znaczy bić, który jest świecznikiem? Bije fizycznie i ogniście od wiary. Podoba mi się. To rytualne rzędzie to świecznik o trzech wydłużonych ramionach wytrzymałymi płomieniami utworzonymi z magmy Gorugelmir. Kiedy używa się go jako broni, płomienie stają się elastycznymi biczami lawy. Umiejętność morza magmy. Zamachnij się płynnym biczem nad głową, by na jakiś czas spokoić okolicze morze magmy. Przytrzymaj, by wymachiwać biczem. A, wiecie co, to może być ciekawe. Mamy co prawda tą patę już na plus 5, więc trochę dziwne by było ulepszyć kolejną broń, ale... Lubię takie nietypowe zabawki, więc... O chwilę, tam ktoś siedzi. No i jeszcze tutaj to. Właśnie ktoś go zabije. Tego potwornego węża. Sędziego Rykarda, co? Okej, okay, jeśli kogoś zastanawiam tu przylazłem, chciałem zobaczyć, jak to wygląda i... Bije to na razie mało. Ale tak, to jest bicz, więc wiecie. Nie spodziewam się tutaj olbrzymich obrażeń. Ale fajne, i tak. Będą wolne, to może ulepszyć. Przepraszam, sędziego Rykarda. Sędzia Rykard, to nie był ten. Nie wiem o co mi chodziło, ale mniejsza. Tu ktoś jest? To co w ogóle? You're tarnished. Here to put the demigods to the sword. Then please. Kill the great serpent, the one that devoured Praetor Rykard. I left the serpent slaying spear in the Lord's chamber, worthy tarnished. Brandish the spear and run him through. The great serpent, that unspeakable monstrosity. Praetor Rykard's ambitions, though blasphemous, marked him a worthy sovereign, but they were reduced to gluttonous depravity once he gave himself to the serpent. Whatever that thing is, it is no longer Praetor Rykard. Someone must kill him. To spare him and his ambitions from further dishonor. Okay. Worthy tarnished. It is the run it through. Okay. Worthy tarnished. It is. Włócznia wężobójcy jakiegoś. Dobra. Będę o tym pamiętał. Ale czy zmieniło się coś jeszcze teraz, jak tutaj trochę połaziłem? Pewnie nie. Coś nowego tutaj nie. Będę musiał się tutaj potem tych wszystkich jeszcze pouczyć. Ale to jeszcze nie teraz i w sumie pewnie marnie dużo czasu. Tak biegając tutaj we w to zamiast robić coś sensownego. No ale dobra. A proszę, wróciła też do swojej normalnej postaci. I teraz... Okej, nie rozumiem. Wróciła do swojej normalnej postaci, ja nadal gada tylko o tym. Mniejsza. W sumie nawet nie wiem, co dalej.
co teraz. Więc na obecny moment może pozwólmy pomnieć sobie to miejsce, zapomnieć o tym wszystkim i... A. Chciałem powiedzieć skupić się na czymś całkowicie innym, ale... Może skoro tu jest kolejne zlecenie w takim miejscu i w ogóle... To powinniśmy trochę, jakby to się nazwać nie łatwiej, skupić się już na eksplorowaniu tego wszystkiego. Ale z drugiej strony znowu słyszałem, że jeszcze właśnie, jak już wspominałem od dwóch ostatnich odcinków, że jeszcze w Kelid coś zostało, że zostało coś jeszcze też w tym, w Barkiem i Słów. No w tym, jak to się nazywa. No w zamku Stormveil i tak dalej, więc... Może jednak warto byłoby się też temu przyjrzeć, ale zanim coś, jeszcze pójdziemy tutaj, nie chcę mi się iść po prostu do, jak to się nazywa, do stołu okrągłego, ale pójdziemy tu i tak, ulepszymy sobie ten bicz. You've defeated General Radahn, unlocking the stars. The general was blighted by scum. O, i przy okazji nie wiedziałem, że jest taki dialog, ale okej. But not long ago, he was hailed as the mightiest demigod of them all. There is no parallel to your achievement. Nor to Lady Rani's acute judgment of character. Thanks to you, Lady Rani's fate once again stirs. And the path to Nokron has opened. Weź mi nie przypominaj o Nokronie. To jest okropne. Ja tam nie umiem nic zrobić. The precious treasure of Nokron. Dzwonią do drzwi. No dobra. Już ogarnąłem, kto dzwoni do drzwi. Przy okazji, patrzcie, ulepszyłem sobie też tego magmowy bicz w kształcie świecznika i tak dalej. Później się zajmiemy tym, a póki to pogadajmy jeszcze z nim, czy on coś ma więcej do powiedzenia. Blythe wanted me to tell you not to bother waiting for him and head straight to Nokron. Blythe has been given an important task. Apparently, a matter of great urgency. You okay. Need not await, Blythe. Descend underground alone, with a fort, and make it yours, so that Lady Rani. Okay, dobra. Okay, czyli ten gość miał mi przekazać informację od Blythe, że mam nie czekać, bo mam jakąś inną robotę. No dobrze. Ej, dobra, w takim wypadku też, jak ulepszyłem to już, to zanim wrócimy do jakichś poważniejszych tematów, chciałbym się pobawić świecznikiem, nawet jeśli tutaj, więc idziemy dosłownie, no to przy bramie, brama główna, komnata przy bramie, nie ma znaczenia gdzie, i postaram się odnaleźć właśnie te zaginione, tajemnicze rzeczy, które ponoć tu gdzieś są. A dobra, tam jest... Spadek, tak. Dobra, już kojarzę, gdzie jesteśmy. I żeby nie było, od razu powiem, podejrzewam, że co do niektórych kwestii byłbym w stanie może znaleźć właśnie jakieś jeszcze przejścia czy coś. Zwykłe plebejskie odzianie, co? Ubranie plebsu tak po prostu tutaj leży, co jest trochę dziwne, ale dobra. Deski... dobra. Odzienie z dopiętą skromną peleryną, często noszone przez plebiuszy. Deska zwisająca z szyi. Okej. Widać na niej rozłożone drzewo i jego korzenie i gałęzie tworzą dwie dziury. Są całkowicie nałożone na samego siebie. Dobrowolne demonstracja wierności złotemu drzewu. Zwiększają wiarę. Fajne. Ale dobra, wiecie co? Nie będę na razie tam tego nosił. Na razie mam tutaj i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi, bo. Nie ukrywam, nie pamiętam co, jak, gdzie w tym zamku jest jeszcze, czy jest, czy nie ma. Najpierw w świecie nic nie pamiętam, jeśli chodzi o to wszystko, więc... prosiłbym o wybaczenie, jeśli będę strasznie lamił. Z drugiej też strony będę używał broni, która nie wygląda najlepiej, jeśli chodzi o swoje działanie. Więc no, fajne jest, jeśli chodzi o wygląd i... powiedzmy, prawdopodobnie obstawiam, że też może... No bić nie jest gorsza. Ale tak. Zasięg ma też przyzwoity przed siebie. Tylko nie wiem jak...
bezpośrednie wejście z obrażeniami, czy one są dobre, czy nie. Ale tak... Kocon pewnie byłby mocniej, ale... Jak mówię, chcę się bawić różnymi broniami. Ciężko mi to określić, czy teraz tylko forma jest prawidłowa. Więc... Tak. Mamy patę, mamy to. I będziemy mieć pewnie jeszcze... dużo innych rzeczy, zanim zakończymy przygodę. Gdzie ktoś strzela, a tam, okej. Więc tak. Oczywiście ostatecznie kosa pewnie będzie naszą główną bronią, dopóki nie znajdę czegoś lepszego. Ale pozostałe też po ulepszą tylko do tych piątek, czy ile tam wejdzie. No na razie piątki, bo to jest maksymalny kamyk, jaki mam. Wszystko to są bronie, które składają się jakoś z wiarą. Bądź w inny sposób mi przekonały do siebie. Więc... jeśli dla was jest to strata, albo wiecie, że nie są to dobre bronie, możecie na mnie nakrzyczeć w komentarzach. Możecie mnie wyzywać, czy co chcecie, po prostu. Ja póki co będę się bawił po swojemu, otrzymując obrażenia tutaj, chociaż wiem, że można byłoby pewnie bez otrzymywania obrażeń tu sobie poradzić. Jak to w ogóle działa? A, jak kręcę i tworzę lawy. Ten drogo minimalnie brakuje. Minimalnie brakuje, żeby to było wystarczająco mocne do one-shotowania tych gości. Jeśli chodzi też o inne rzeczy, to moveset, jak tak patrzę, mógł być lepszy. Nie mówię, że jest zły, ale tak, lepszy by też mógł być. Wygodniejszy i w ogóle. A póki co jeszcze mam tutaj koteczka. Takiego, jakich już widzieliśmy niejednokrotnie. Więc... pokonajmy może go. Nie bije jakoś strasznie dużo, chociaż musimy pamiętać, że to jest pierwsza lokacja w ogóle. Więc też nie ma co się dziwić, że bije mało. Chociaż tak, jak tak na to patrzę, tak pewnie umrę tu przez złe namierzanie. Przez to, że nie umiem walczyć. Ale dobra, spokojnie, może damy radę. Może damy radę. Wybaczcie, znowu cięcie, ale tak. Domownicy nie są w stanie mi odpuścić nawet na chwilę mordzenia swojego. Więc zobaczmy, co tu mam krew bestii, ponury kamyk jedynka. Inne takie śmieci. Okej, wniosek jest następujący, już dawno powinienem to ubić i nic cennego to nie było. Ale tak, przynajmniej mam potwierdzenie, że pominęłem chociaż jedną rzecz. Tak jak słyszałem. Co jeszcze tu może być skryte? Nie mam zielonego pojęcia. Niemniej jednak pójdę, poszukam, ogarnę. Wiecie, wolę mieć już pewność, że nie będzie potem momentu, w którym kończę wszystko i nagle takie: hej gościu, ale połowy rzeczy w pierwszej lokacji w grze nawet nie znalazłeś, czy coś. Żeby nie było, to nie byłoby nic nietypowego dla mnie. Bo wiecie, jak to ze mną jest. W ogóle, ale tak. Nie chciałbym po prostu takiej sytuacji. Tak samo jak nie chciałbym zginąć tutaj od eksplozji tych balist. Więc pozwólcie, że szybko tutaj ucieknę na bezpieczniejsze tereny. Tam relatywnie bezpieczniejsze, bo nadal to nie są do końca bezpieczne. I tak, na spokojnie pokonajmy ich moim wspaniałym magmowym świecznikiem, który dostałem. Tak. Ten bicz to świecznik? Tak, siostra, to jest świecznik, który wypluwa z siebie jakąś lawę dziwną. Ale tak, podoba mi się ta broń. Chociaż nie umiem z niej korzystać prawidłowo, to tak, podoba mi się. A, tak, tak, tak. I dokąd to w ogóle to prowadzi, bo tak mi to zastanawia? Tutaj? Wiecie co, ze wszystkich możliwych miejsc akurat tutaj, tego bym się nie spodziewał. No dobra, to może było trochę logiczne, ciężko mi stwierdzić. Jedno jest pewne, muszę być tutaj ostrożny, żeby nie zginąć w głupi sposób. Pamiętajcie, to jest pierwsza... Dobra, może nie pierwsza. A druga lokacja gry, więc tak, zginąć tu to będzie naprawdę wstyd. Ja ci mówię druga, bo jednak pogrobno traktuję jako osobny sektor względem zamku. Chociaż niektórzy mówią, że pogrobny i zamek to jest w sumie ten sam sektor. Ale tak, ja traktuję osobno, więc dlatego mówię, że to jest druga lokacja. Ale też mówię, że pierwsza, bo jak mówiłem, niektórzy traktują to jako jedno i to samo. Związałem, ciekawym też ile tysięcy znajdziek pominąłem w pogrobnie sam w sobie, wiecie. Tam mogę przyznać, na pewno nie podniosłem każdego kwiatuszka czy jakichś innych tych takich śmiecio znajdzie, że tak je nazwę.
Ale z drugiej strony... Oj, są siostra. Czasami tutaj ta gra potrafi specjalnie tworzyć ci znajdźkę po to, żeby cię zachęcić pójść gdzieś, a w rzeczywistości leży tam 5 grzybów, które możesz zabrać sobie powiedzmy w niecałą minutę, jeśli będziesz po prostu wchodzić do jakiejś jaskini. Więc tak, śmiecio znajdźki niestety w Elden Ringu istnieją. I przy okazji... tak, śmierć! Już widziałem tego bełta lecącego w moją stronę, więc byłem pewien, że to zginę. Tak więc ci, którzy lubią patrzeć, jak umieram w głupich sytuacjach, głupie sposoby, proszę, cieszcie się. Znowu nie żyję. Ale dobra, tym razem jeszcze przy okazji, jak zginę tam. Mniejsza siostra, jakieś głupoty gadaj. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to za miejsce? Im powie, bo czuję się taki trochę zagubiony. W sensie... A, dobra, to tutaj. Okej, wiecie, nawet nie pamiętam, że w tym miejscu coś było. I znowu mi dzwonią do drzwi. Tak więc... możliwe, że zaraz znowu będę musiał robić cięcie. Nie musisz. Dobra, tym razem tylko domownicy dzwonią, więc nie jest tak źle. Więc mogę się skupić na uderzaniu magmą tego dziwnego, dużego kogoś. Znaczy nie, chwila, tu są jakieś potencjalne rzeczy do zdobycia, więc może dziadu po prostu proszę cię, podejdź tu i mi to otwórz. Tak w sumie fajnie by było. No bo już do tej pory nie wiem co w tym posągu jest i jak to otworzyć, więc... Nie. Masakra, no tylko po prostu nie rozwali. Dobra, trudno, w takim razie... Magma się tam zajmie. I cyk. Okej. Na spokojnie. Tym razem nie zginę. Tym razem będę ostrożniejszy. I być może nawet znajdę te wszystkie sekrety i znajdźki, które ponoć popomijałem. Chociaż pierwszą rzeczą tak, którą bym chciał, wiecie, zrobić, będzie definitywnie kolejny raz próba walki z pewnym oponentem, którego nie umiem pokonać. Czy w sumie... Dobra, nie umiem, to będzie kłamstwo, bo już raz w wersji jako bossa go pokonaliśmy. Ale nie pokonaliśmy go w żadnym momencie, kiedy pojawił się jako zwykły przeciwnik, co ciekawe, więc tak, teraz też trzeba będzie go pokonać już w końcu. Zemścić się za te wszystkie upokorzenia, których doznałem od niego i tym podobne. A potem nie wiem co. Pewnie będę szukał znowu jakichś sekretów wszechświata czy coś. Znając mnie. No ale dobra. Idziemy tutaj po tego dziada. Powinien być w miarę słaby. A z zasięgiem, który daje nam bić, też nie powinno być jakichś wielkich problemów, żeby go pokonać. Okej, no nie byłoby, gdybym ogarniał w pełni zasięgi biczów. By był odrobinę szybszy. Tylko nie wiem, czy forma w dwóch rękach coś zmienia. Ale tak, dla bezpieczeństwa będę trzymał go. No w sumie chciałbym go trzymać w dwóch łapach, chociaż nie sądzę, żeby to coś miało zmienić, więc... Tak to zrobię. Dobra, ciekawe, co ten dziad nam da w prezencie, jak go pokonamy. I dobra, co ciekawe, bicz ten jest blokowalny przez tarczę. Co z tego, że z czystej magmy. I dobra, może w sumie drugim lepszym wyborem przeciwko nim byłaby pata. Ale jak... Tak, siostra, tak samo jak bęben z pata ponów. Ale jednak nie do końca, bo tutaj to są napisy, które się nakłada na ręce, żeby nie mićgać. No... Tak, ale dobra. Po... W kilkudziesięciu odcinkach w końcu się zemściłem. Nie dostałem za to nic, ale satysfakcja jest tak wielka, że powiem wam szczerze. Nawet nie będę za tym płakał. Ani się użalał nad swoim losem. Nawet ci achievementa nie dali. Tak, siostra, nawet achievementa. Chociaż achievement może jakiś za to był. Tylko mi Elden Ring nie daje jakiś co najmniej 40% achievementów, o ile nie więcej. Przykładowo jestem tutaj na bardzo zaawansowanym etapie. Każdy, kto tutaj oglądał moje
zmagania, to, to wyjdzie. Przynajmniej moim zdaniem już w zaawansowanym etapie. A nie mam achievementa z pokonanie pierwszego z posiadaczy odłamków. Nice. Czyli, żeby nie było posiadaczy odłamków, to jest coś na kształt chyba... Boss to boss po prostu, nie, to jest inny, chyba tak najlepiej wykreślić z głównych bossów. Takich po prostu fabularnych, którzy dają dosłownie tej wielkie runy, jakieś tam potężne artefakty, które są... Przynajmniej z tego co rozumiem, potrzebne do czegoś. Tak w wątku głównym, nie tylko tak tutaj po prostu. A jeśli chodzi o takie zwykłe działanie, to dosłownie te wielkie runy potrafią zwiększyć statystyki i dawać inne potężne efekty. Więc tak, ogólnie warto. Warto się tym zainteresować. I... Aha. Chwila, czekajcie. Teraz... Czy ja byłem ślepy przez ten cały czas? Czy to tam zawsze było? A. Jak spadałem, to ginęłem. Ale... Jak teraz patrzam na te niektóre rzeczy, to wydaje mi się, że tam na dole coś jeszcze jest. No więc... może jest jakieś naprawdę zejście jeszcze niżej, jakimś cudem. Niżej i niżej, wiecie, tak w głąb świata. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale tak to wygląda, więc pójdziemy się tym zająć. I mam na to mniej więcej, jeśli mam zachować mój standardowy czas odcinka, taki optymalny, to 9 minut. Chociaż nawet więcej, trochę niż 9, jeśli będę chciał to trochę przedłużyć. I dobra, faktycznie jest tutaj niżej, więc może tutaj coś znajdę. I co ciekawe, ten bicz jest naprawdę fajną bronią, ale jednocześnie okropną bronią, bo zawsze widzę, że nawet takiego szczurka byle zostawię na końcówce życia. Może mam za niskie statystyki, żeby dobrze go używać. A właśnie, a propos statystyk. Mam już dużo odłamków runicznych, to tam łuków runicznych, to jednym mogę się poczęstować. Tak, siostra, bo ty się ich używasz, by aktywować właśnie te wielkie runy, żeby mieć właśnie działanie. Nie, poczęstować w znaczeniu zjeść. Nie, nie, nie. Ty poczęstować w znaczeniu użyć. I wiesz, wylazłem tutaj. Okej. Pokazałbyś krzesło. A, co się... A, te krzesła chcesz zobaczyć. Tamte, legendarne krzesła. Kacprowe, dobra. Zaraz ci pokażę. Tylko muszę... Których jest... Zaraz ci pokażę tylko. Daj chwilę, siostra, naprawdę. Muszę tutaj przemyśleć, co dalej zrobić z tym wszystkim. Bo jestem naprawdę w sytuacji, w której... Dostałem informację dosłownie, że pomijam dużo w tym miejscu. A z drugiej strony, no... Ładzę tu i... Jeśli mam być szczery, to nie widzę miejsca, w którym... coś mogłem pominąć jakoś bardziej. Chyba, że jest tu gdzieś jakieś właśnie sekretne przejście, którego w ogóle nie zauważyłem, czy coś. A jakoś da się przejść tutaj, to może coś, chociaż... Nie, nie ma niczego. Chyba, że naprawdę jest jakaś głupia ściana sekretna gdzieś, coś, to wtedy... Wtedy będę musiał szukać po prostu. Ale dobra, mniejsza z tym. I przy okazji jeszcze miałem ci pokazać patę też. Krzesła później trochę, ale... Nie, siostra, na odcinku krzeseł nie będę pokazywał, bo już tam byłem i tam nie mam co szukać. Ale patrz, to jest pata. To coś na ręce. Tak, i tam mogę... I tym właśnie mogę bić. Fajne dźwięki to wydaje. Dosyć szybkie, ale... Nie, nie, inne. Ale no, wracając, zasięg ma tak słaby, że osobiście nie polecam tego do walk, na których... w których zasięg jest istotny, a nie tylko szybkość. Ale dobra, a tutaj jeszcze coś jest? Czy tu w ogóle... Nie, sprawdzam, bo widzę tutaj ten obraz, a pamiętam, że... jakiś obraz tu podnosiłem, więc to miejsce też donikąd nie prowadzi. I naprawdę, zacząłem czuć się co najmniej zagubiony. Chyba, że tutaj coś... Nie, to znowu będzie tylko trupek i krawędź? Nie. Nie, nie. Ale, a. Przecież... Nie, siostro, nie, 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 nie. Okej. Okay. Bierzemy kota. Kota? I znalazłem coś. Tak, siostra, kota. A kot z bardzo długim ogonem. To jest dosłownie, tłumacząc ci. A w ogóle co to za miejsce? Chyba mi to nie było. Nawet zdecydowanie mi to nie było. A to jest, jak to się nazywa, talizman. Czyli akcesorium, który można ubrać.
który powoduje, że nie otrzymuję obrażeń od upadku, tak długo jak ten upadek mnie nie zabije. W Dark Soulsach też istnieje coś takiego, przynajmniej w dwójce i trójce. Był tu pierścień kota, przy czym w dwójce... Nie wiem, to był srebrny pierścień kota dosłownie tam. Tutaj to jest... Niby kot spada na cztery łapy. Może, nie wiem, mnie nie pytaj. Ale tak, wracając... O właśnie, mam średni ciężar nawet z tym, to mogę ubrać coś jeszcze tutaj takiego. I nawet wiem, co to będzie, dla zwiększenia obrażeń, jako że kota teraz nie potrzebuje. Ubierzemy sobie takie piękne... W sumie zobaczmy, od czego będę przeskodowała skalowanie. Zręczność. Dobra, to wybierzemy dziedzictwo nosiciela protezy. W ten sposób zwiększymy jeszcze delikatnie obrażenka. Jej. I dobra, jestem z siebie dumny, bo przypadkiem zauważyłem tutaj właśnie chyba to wszystko, czego miałem szukać. I uwaga, uwaga, zwiększyłem sobie dosłownie statystyki o 5, jeśli chodzi o wiarę i... Zręczność o 10. A nadal bijemy tyle samo. Więc brawo, po prostu. Brawo, biczu. Jesteś na granicy bezużyteczności. Jeśli chodzi o swoje skalowania. Co nie zmienia faktu, że... Czemu? Tak, siostra, bo ładna, to jest pierwszy argument. Jesteś jak ja. Ale nie tylko to. I nie, proszę nie. Chrząszcz, nie, chrząszcz. Nie, chrząszcz! Nienawidzę tych chrząszczy. Nienawidzę tych chrząszczy. Ale są okropne. Nie lubię ich. Wkurzają mnie. To jest największe zło tej gry. Ale dobra, może jeszcze później go jakoś złapię. Niech to będę kiedyś wracał. Chociaż kogo próbuję oszukać. Ja to raczej wracać nie będę, chociaż... Tam jest zejście jeszcze niżej. Dobra, wiecie co? Baszta? Nie, to na pewno nie była baszta. Komnata przy windzie? To było to? Nie, to nie była komnata przy windzie. Mylę teraz miejsca, chyba. Może to była komnata przy windzie? Tak, komnata przy windzie jednak. Właśnie chciałbym powiedzieć, że skoro tam był ten chrząszcz, a mam tu łatwy dostęp ponowny, to wracamy. Wracamy tam po prostu, bo ja chcę dobrać tego chrząszcza. I przy okazji, jak tam się dostać? O, jakoś inaczej. Zdecydowanie jakoś inaczej. O, i ten upadek też powinien przeżyć. Zgłaszam reklamację, kot nie działa. Yeah. Kota zepsułem, halo. Co to ma być? Tak jak ja w tam zepsułam naszych kochanych. Co, siostra? Nawet nie wiem, o czym ty mówisz. A, dobra, o tym mówisz. O tym mówisz, tak, tak, to tak, tak. Tak, tak. To dobre przyrównanie. Akurat dobre przyrównanie, chociaż tutaj się zepsuł w inny sposób. Nie działa. Nie chroni przed spadaniem. A to było jego działanie. Taki jest opis w instrukcji, jak używać kota. Ma niech auto pick up, a tak. Okej, nie wiem, czy ludzie to słyszeli, ale jeśli nie, to mniejsza o to. Bo o takich rzeczach się nie powinno mówić, w ogóle to nie powinno istnieć przez miejsce, w którym to zostało umieszczone. No, gdyby nie to miejsce, to bym się cieszył. Przy okazji uświadomiłem sobie dopiero coś. Przez tą śmierć straciłem działanie złotego runu. Znaczy tego runu Godrika. Którego, prawda? Tak, oznacza to, że moje plus 5 do wszystkich statystyk przepadło. Chwilowo, dopóki tego nie aktywuję ponownie. A nie będę tego aktywował ponownie, bo jak już raz tu umarłem w głupi sposób, to... Tym bardziej umarłem. Nie o to chodzi, że umrę tu jeszcze głupiej, tylko jak już raz umarłem, to po co mam jeszcze, po co mam marnować tego więcej? Wcześniej czy później tak to ogarnę jakoś. I teraz tak, musimy działać szybko, żeby złapać chrząszcza i... Chyba z mi chrząszczu nie uciekniesz. Jak Zew animozji. Nie wiem do końca, co to jest, ale okej. Tak czy siak 2 na 10, bo to tylko zaklęcie, a nie nawet inkantacja. Ale no, wiecie, jak już dają, to bierę. Darmo to bierę. Dobra, teraz tutaj dużo znajdziek na ziemi, co nie sugeruje niczego dobrego, dużo trupków, co tym bardziej niczego dobrego nie sugeruje. Co? Nie! Błagam, nie! Co to jest? Powiem ci tyle, siostra, znam to coś. Nienawidzę tego. Spotkałem to jako bossa w jednym pobocznym miejscu i to jest okropne. Nie chodzi o wygląd. Ale jak coś jest fajne, to jest fajne. Nie, to jest okropne.
Jak się wkurzy, to tym bardziej. Tylko to jest przeciwnik w grze, a nie istota prawdziwie istniejąca o nazwie siostra, która po prostu służy po to, żeby przeszkadzać podczas nagrań. Ale dobra, dobra, mniejsza o to. Ale dobra, dobra, cicho, na razie. Skoro jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, takiej niebezpiecznej, z wielkim smutkiem muszę wrócić do kosy. Wiecie, jak jest naprawdę poważna sytuacja, to kosa jest moją ostatnią nadzieją na porządne walki. Bije więcej, jest może trochę powolniejsza od tego, jak to się nazywa. Od tego tamtego, ale ma pewną wadę. Znaczy, jaką wadę? Zaletę. W przeciwieństwie do tego czegoś, co się nazywa świecznikiem, kosę już opanowałem, mniej więcej. Przez te... nie pamiętam tam nawet ile odcinków. Ale tak, przez dużo odcinków. Więc tak, w sytuacjach niebezpiecznych kosa jest po prostu najlepszą bronią, jaką póki co mamy. No i też najbardziej ulepszoną, nie ukrywając, więc... tak. Kosa plus czarny płomień, wydaje mi się, że to może mnie ratować. A właśnie, swoją drogą, jak jeszcze przy tym jesteśmy... Może w końcu jestem na tyle silny, żeby pokonać tego dziada, wiecie, jako bossa w tym głupim miejscu, gdzie jeździł ten kamienny ten wcześniej? Kamienny wagonik. Zresztą oglądacze będą wiedzieć, o co chodzi. A póki co, sukces. Kolejna zmora dawnych lat pokonana. Jeszcze jaką miłą nagrodę nam dała, złote nasionko. Uwielbiam. Achievementów się dostaje za zwykłych wrogów siostra. No dobra. Co drogą, nie wiem, co to za miejsce, ale jakieś... Co to jest? Pryszcz księcia śmierci? Po pierwsze fuj. Po drugie, co to w ogóle jest i po co mi to? Czyżby to był jakiś przedmiot kluczowy? Jeśli tak, to się załamiem podwójniem. Nie, to... Gdzie to jest? Księcia, nie... Do czego to służy i po co mi to? Gdzie mi to wytłumaczy, proszę, bo ja totalnie nie rozumiem. Albo tego nie widzę, jestem ślepy i nie potrafię tego znaleźć, albo... Albo tego nie ma. Wiecie, bo obie teorie są prawidłowe, znaczy obie rzeczy są możliwe. Przy okazji, co to jest, co nie wiem. Poza tym, że... No wiem, ale chodzi o to, co to za jakieś dziwne stworzenie, takie wielkie tutaj leżące. Jeśli to miałoby być boss, to bym się cieszył trochę. Ale co ciekawe, jest tu plama krwi, co jest nietypowe. Patrząc na to... Co? Ale siostra, plama krwi są tylko na... jak to się nazywa? Na graniu online, a ja gram na tym... Na rozłączeniu od sieci, bo nie chcę żadnych inwazji. Milion wiadomości ani innych rzeczy, dlatego to jest dziwne. Co ciekawe, dotyczy to postaci, którą znamy, tego czarodzieja Rogiera, czy jakoś, czy jak mu tam było. Roger. Tak się przedstawiał przynajmniej. Cokolwiek to znaczy, po cokolwiek to jest, to dziwne. Tyle mogę powiedzieć i... Takie. Nie, nic więcej dodać nie jestem w stanie. Ale dobra, idźmy dalej. Może zaraz znajdziemy jakieś jeszcze tajemnice wszechświata tutaj. Poza tą piekielnie długą drabiną, która prowadzi do jakichś liści. Normalnie tutaj mógłbym zarzucić muzyczkę z windy. Przez to, jak długo my tutaj włazimy. No ale dobra, jesteśmy gdzieś i... To gdzieś prowadzi gdzieś indziej, żeby pójść znowu gdzieś. O! Tutaj. Dobra, chyba wiem, gdzie to nas wróci. Okej. Okay. Chodź tu, gdzie myślałem. Ze smutkiem stwierdzam, że nie odpowiadam na wszystkie pytania, które mam dla wszechświata.
A konkretnie nie odpowiada na jedno najważniejsze, przynajmniej moim zdaniem. Inaczej mówiąc, jak się dostać tam na drugą stronę tego wszystkiego? Tak. To jest najważniejsze z moich pytań. Ale cóż, skoro gra nie chce mi odpowiedzieć, to może kiedyś jakoś dostanę odpowiedź w inny sposób. Albo sam tego jeszcze poszukam w ostatnich minutach dzisiejszego spotkania. Tak też można. Jako, że no nie wygląda to nam kompatybilne z opcjami jakiegoś zwiedzania i tak dalej osobistego. Chociaż jeśli znajdę przejście przez te drzwi, to może jeszcze znajdę odpowiedź. A jako, że nie mogę przejść bezpośrednio przez te drzwi, to jedno co mi zostaje, to tutaj zawołać windę. I licząc się na to, że ta oto winda okaże się zbawienna do moich celów. Tak, jako że przeszliśmy ten stresujący moment, wracamy do świecznika. Bo po prostu jest co najmniej ciekawy. Chociaż jak mówię, moveset ma nie najlepszy. Ale dobra, idziemy tu i to wywozi nas wyżej, co ciekawe. I tam było przejście dalej w jakimś celu. A tutaj co było, bo w sumie nie pamiętam. A, słoje. Dobra. No, w takim wypadku mogę wam powiedzieć już z pełną premedytacją, że to miejsce donikąd nie prowadzi, przynajmniej w kontekście moich poszukiwań. Tak więc... Pobiegnę. Biorąc pod uwagę czas. Widzę, siostro, jaki jest czas, spokojnie. No, a pani mamuśka mi coś obiecała. Ale dobra, mniejsze. Wracając, pomijając to, co siostra tutaj głupiego gadała. W takim też wypadku... Głupiego? Pewnie godzinny materiał jest. No i to jest u mnie standard. Poza tym tyle minut, to nadal będzie krótkie. Jak się ostatnio widziałaś, chyba ile trwają u mnie zazwyczaj się odcinki. Chociażby takie ostatnie inscription. 56 minut. Zelda na to potrafią trwać ponad godzinę. Tak, wiem, spokojnie zaraz bym dokończył, tylko chcę sprawdzić jeszcze jedną malutką rzecz tylko. Nic szczególnego. I dobra. Wygląda na to, że chyba zlokalizowałem ostatnie miejsca, wiecie, które są jeszcze przeze mnie nieodkryte, niezbadane i nieznane. No i w związku z tym też nie mogę otworzyć mapy, oczywiście. Nie mogę. Więc pobiegniemy szybko w bezpieczne miejsce. To jest na szczęście niedaleko stąd. Po czym pójdziemy zobaczyć, czy ten Rozier, czy jak on tam jest, coś ma do dodania w związku z tym, co odkryliśmy. Jestem na 99% pewien, że nie powie nic, albo nawet jeśli będzie chciał coś powiedzieć, to będzie udawał, że nic nie wie. Ale dobra, jesteśmy w bezpiecznym miejscu, szybko siadamy, idziemy do dziada, no to będziemy naprawdę kończyć odcinkę. Widzę, że siostra po prostu daje mi ten wzrok, zaraz cię zabije, jeśli nie skończysz, więc tak. Ten jeden raz ją posłucham. Dziękować! Widzicie, jaki ze mnie dobry brat, poświęcą swoje szczęście, radość i pomysły dlatego, że siostra chce inaczej. Ale tak, dobra. Idźmy szybko i... Cokolwiek tutaj wyrasta mu z pod spódnicy, co jest dziwne, ale... Spódnicy? Ja na tym mówię spódnicy, chociaż prędzej to jest jakaś kula prześcieradła. Widać, że on mi nie odpowie. No cóż. To pomyśl, że wyszło nawet bardziej dziwniej, że tak dziwnie to określę, niż się spodziewałem, ale okej. Na zakończenie tylko ostatnia szybko kwestia. Czy mamy coś nowego do kupienia? Nie sądzę. I dobra, w tym oto momencie już oficjalnie kończę. Jeśli są jakieś dialogi, jeśli są jakieś tajemnice, nowości, cokolwiek, to wszystko to już w kolejnych odcinkach. A ja, właśnie jak mówiłem, kończę, stojąc tutaj w takim przyjemnym miejscu z kominkiem, trzymając w ręce świecznik, no i trzymajcie się, hej, hej.